Dzień dobry Państwu, witam moi kochani, zapraszam na kolejną pyszną kanapkę. Minęła 10, a jak wszyscy doskonale wiemy, to idealny moment na dobry, lekki posiłek na początek dnia. Mam tu fantastyczny, miękki chleb sandwichowy Schulstada. Ten chleb zestawię z gęstym bałkańskim jogurtem. Zwróćcie Państwo uwagę, oto jogurt, który absolutnie nie wypada z kubka, nawet jak go przekręcę nad własną głową. Taki jogurt należy kupować. Nazywa się albo bałkański, albo grecki. Charakteryzuje się przede wszystkim fantastyczną strukturą, którą możemy wręcz kroić nożem albo nakładać kopiatą, łyżką na chleb. Proponuję właśnie takie rozwiązanie. Brzegiem łyżki wykładam ogromną ilość jogurtu i w nieregularnym kształcie rozkładam na kromce pieczywa. Kanapkę dzisiejszą będziemy jedli nożem i widelcem. Proszę się więc nie martwić, będzie bogata, namiętna i ociekająca. No właśnie czym? Nie jogurtem, bo jak powiedziałem, jogurt jest również perwersyjnie sztywny. Tenże sztywny jogurt, przekładam już kanapkę na talerz, poleję towarzystwem wymarzonym, a mianowicie tym oto złocistym i fantastycznym miodem płynnym. Potrzebuję go mniej więcej łyżeczkę na kromkę. Oblewam w ten sposób, aby miód wykraczał poza powierzchnię chleba. Tworzę nim lekką kratkę i właściwie to kompozycja gotowa. Jak ktoś się uprze, można jeszcze posypać na przykład cynamonem, albo imbirem, albo rodzynkami, jak ktoś chce. Ja natomiast uwielbiam właśnie tę prostotę. Gęsty bałkański jogurt i fantastyczny złoty miód na sandwichowym pieczywie Schulstada. Smacznego, kochani.